Polityczny kącik, dzisiaj inaczej. Dzisiaj polityczny kącik troszeczkę inny. Dzisiaj nie Hołownia, nie Morawiecki, dzisiaj Konfederacja. Oglądamy wypowiedzi dwóch, jak to się mówi, posłów z Konfederacji w Sejmie. Zobaczymy, co mają do powiedzenia. Dobra, zobaczmy, jak tam Mencen. Debiut. Mocny debiut. Zobaczmy, co tam powiedział. Jestem ciekawy. Ludzie, politycy, którzy za to odpowiadali, nie powinni siedzieć tutaj z nami w Sejmie, tylko powinni siedzieć w więzieniu. I to przez długie lata. Już Szanowna się boję. Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Ustalmy, o czym my tu najpierw mówimy. Urządzenie Pegasus jest oprogramowaniem szpiegowskim, umożliwiającym dostęp do każdego telefonu komórkowego, umożliwiającego dostęp do zdjęć, do nagrań, do wiadomości, do mikrofonu oraz do kamery. Ponieważ smartfony stały się nieodłącznym elementem naszego życia, każdy z nas w czasie rządów PiS-u miał przy sobie urządzenie podsłuchowe, które jeszcze mogło nas nagrywać w dowolnym momencie. O tym właśnie mówimy. Państwa totalitarne, no to jest chore. Państw totalitarnych w XX wieku nie miały takich możliwości naruszenia czyjejś prywatności, nie miały takich możliwości inwigilowania kogoś. Historia użycia przez rząd PiS-u, przez służby PiS-u Pegasusa od samego początku jest historią działań nielegalnych, niemoralnych, wręcz obrzydliwych. Zaczęło się od tego. Ty, ale to nadal nie pociągnęli do odpowiedzialności nikogo za tego Pegasusa? Do dziś? Rok temu było, więc można zamyśleć pod dywan? Właśnie. Polska. Nie, no to jest chore. Że nielegalnie przekazano z Funduszu Sprawiedliwości 25 milionów złotych do CBA. Następnie CBA nielegalnie kupiło oprogramowanie niezgodne z polskim prawem. A następnie oprogramowanie zabraniało takiego wykorzystywania, jak robił PiS? W sensie? Witam w ogóle, inżynier. Nielegalnie sfinansowane i nielegalnie zakupione oprogramowanie używało w nielegalnym celu. Pegasus został stworzony po to, żeby tropić sprawców najcięższych przestępstw. Morderców, pedofili, terrorystów, zorganizowane grupy przestępcze. No tymczasem okazuje się, że Polska jest niesamowicie spokojnym i bezpiecznym państwem, gdzie nie ma żadnych groźnych bandziorów, gdzie nie ma żadnej zorganizowanej przestępczości. No tak, więc nie było kogo śledzić. Więc trzeba, a już poszły pieniądze na to, no to trzeba było jakoś użyć, proste. Nikt nikogo nie porywa, nie morduje, nie gwałci, nikt nie ustawia wielkich przetargów, nikt nie kupuje ustaw, nic złego się nie dzieje. I zbudzone tym służby, tym spokojem, tym bezpieczeństwem, tą praworządnością wzięły się za inwigilowanie polityków opozycji. Co trzeba mieć w głowie, żeby uznać, że jednym z najgroźniejszych bandziorów w Polsce jest Krzysztof Brejza, albo Michał Kołodziejczak, albo Roman Giertych? Co trzeba mieć w głowie? Naprawdę komuś przyszło do głowy to, żeby inwigilować szefa sztabu największej partii opozycyjnej w trakcie kampanii wyborczej i uważać, że to jest bardzo groźny przestępca, bo komuś w służbach PiS-u to do głowy przyszło. Zobaczę saga potem. Zresztą może tych przestępców to wy zidentyfikowaliście znacznie więcej. Media donoszą, że dokonaliście... To znaczy inwigilować? No jak to co? Podsłuchiwali go, nagrywali, czytali mu może korespondencję na telefonie. No wszystko wiedzieli, a on nie wiedział, że to się dzieje. 3000 ataków na 500 urządzeń należących do kontrolerów oraz pracowników Najwyższej Izby Kontroli. I to w trakcie inwigilowaliście tych ludzi właśnie wtedy, kiedy NIK zajmował się, no niespodzianka, przypadek, wyborami kopertowymi. Zresztą najlepiej o waszych esbeckich rządach, o waszych esbeckich służbach świadczy to, że na dzień przed ciszą wyborczą opublikowaliście w TVP zapis rozmowy pomiędzy prezesem Najwyższej Izby Kontroli a jego adwokatem. Co by się wydarzyło, co byłoby dalej, gdybyście jakimś nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności rządzili trzecią kadencję? Oglądalibyśmy w wiadomościach rozmowy polityków opozycji z ich psychologiem, z ich lekarzem, a może zrobilibyście pierwszą w historii transmisję spowiedzi prosto z konfesjonału, bo ludzie tam też mają telefony i też mogliście ich podsłuchiwać. Ale to jest popieprzone, że takie rzeczy dzieją się u nas. Tak po prostu. I każdy ma to w sumie w dupie.
Rok minął, nikt nie jest na razie winny. Ty jest popieprzone. Przecież ja rozumiem, że oni tam, wiesz, ludzie na ulicy pytaniu mówią, że trzeba teraz Kaczyńskiego do odpowiedzialności za to, co robił i tak dalej, ale wiesz to, jakby wygrał wybory, przepychał jakieś ustawy, tam ludzie chcą go osądzić tą aborcję, ale no, co na niego głosowali, to właśnie za tym, to jest jakby demokratycznie wybrali. Wiesz o co chodzi, jakby to są jakieś poglądy. Ale takie coś w dupę? Co to jest? Takie rzeczy powinny się od razu, jak tylko możesz, tych ludzi zamykać, bo przecież co to w dupę jest? To jest chore. Nie wiem, ty nie wyobrażam sobie, żeby na zachodzie tak się na przykład działo. Chociaż z drugiej strony może się tak dzieje, tylko nie wiemy, właśnie na tym to polega. Że dowiadujemy się o tym dużo później. Więc no, nie wiem, czy to w Polsce takie problemy, czy wszędzie. Czym takie postępowanie no różni też, się od Łukaszu, tego, co SB robiło w PRL-u? Zresztą nie tylko my zadajemy sobie takie pytania. Niczym. Twórcy tego programu... Czaj, streama mi wypieprzyło? Weź zapisz coś na czacie. Nie wiem, chyba stream działa. A jest, dobra. O, mi czat wypieprzyło, ale już git. Dobra, dzięki. NSO Group też zadało sobie takie pytanie i sobie na to pytanie odpowiedzieli. Bo wiesz, o co mi chodzi, widzu, że jakby oni przepychali ustawy PiS, które się ludziom nie podobały, ale jednak ludzie ich wybrali, większość wcześniej, i robili to, co ludzie chcieli. Tak? Powiedzmy. Ale to, no przecież to jest nielegalne i popieprzone taka inwigilacja ciężka. I nikt za to jeszcze nie odpowiada. Jak to jest możliwe? Niby się łapiemy do zachodniej Europy, ale... Prawo tutaj to jest chyba tylko na papierze. Ważne. No chyba, że trzeba dojechać jakichś szarych ludzi, gdzie łatwo wymierzyć sprawiedliwość, w cudzysłowie czasem. No niestety, chyba tak jest. Albo ja po prostu się staję foliarzem. Nie wiem, widzowie, odpieprza mi chyba na stare lata. I zabrali wam prawo do korzystania z Pegasusa. Polska wyleciała z listy państw mogących skorzystać z tego oprogramowania. Na tej liście zostały takie państwa jak Litwa, Czechy, Słowacja, Rumunia, Bułgaria, Cypr, a nawet Indie. Ale Polski tam nie ma, ponieważ wykorzystywaliście to oprogramowanie niezgodnie z przeznaczeniem. Ta sprawa ma jeszcze jeden wątek. Wszystko wskazuje... Nikomu to nie będzie na rękę ani PiS-owi, ani opozycji, gdyby w miejsce PiS-owców przyszedł ktoś merytoryczny ze środka... To nie byłoby co po nich zbierać? W sensie co? Nie wiem, Łukaszu, czy to jest nielegalne, ale gadamy o tym na razie. ...na to, że NSO Group trzymało te dane, które nielegalnie zbieraliście, na swoich serwerach, do których prawdopodobnie miały dostęp izraelskie służby specjalne. I dalej... Aha, czyli te wszystkie nagrania, nawet nie wiadomo chyba ile tego jest, też trafiały w miejsce, do którego Izrael miał dostęp, więc tak naprawdę oni mogą to mieć w tym czasie, nawet jeżeli to będzie u nas usunięte w ramach jakby walki z tym wszystkim. Aha, XD. Czyli już wyciekły rzeczy, dobra. Chcę sobie zadać pytanie. Czym, jak nie szpiegostwem i zdradą, jest inwigilowanie polskich polityków, a następnie pozwolenie na przekazywanie tych danych do obcych wywiadów? Bo według mnie to się właśnie w ten sposób nazywa. Popieprzone. Cała ta afera jest polskim Watergate. Dla przypomnienia, afera Watergate zaczęła się od tego, no, że okazało się... Dzięki Karym za 28 lat, tylko że... Dzięki za 28, dziękuję bardzo. Siemo dziadek, ja znajdę tę nagrodę z Pegasusa. Te nagranie z Pegasusa to chyba kolejny poślizg, a ze mną nagranie, no że współpracownicy trudno. Administracji Richarda Nixona nielegalnie próbowali zamontować podsłuch w sztabie Partii Demokratycznej. Gdy rzecz się wydała, Nixon musiał złożyć rezygnację. O całej sprawie nakręcono kilka filmów, niektóre tak nawet go dobre. Łaskawili. Natomiast mówi się o tym po 50 latach. Takiej skali była to afera. I nikt nie miał wątpliwości, że takich rzeczy nie powinno się robić. A u nas? Mówicie, że nic się nie stało. No właśnie, różnica taka.
Ja pierdzielę. No i właśnie o tym mówię, że na zachodzie chyba by to nie miało ten. Próbowali to robić przecież w 70-tych latach, czy jakie to były, 80-te, coś takiego. I no i się odbiło echem, a u nas każdy ma to w dupie. Każdy ma to w dupie i tyle. O co tu chodzi? Czemu tak jest? Jak mówił dzisiaj premier, że jest to temat zastępczy, czy potem pan mówił, Rozumiem, że jest to komu jest hucpa to, no i nuj. polityczna, czy jak wcześniej mówiliście, że Pegasus to jest ha, stara konsola do gier. Nie, to nie jest stara konsola do gier, to jest nielegalne urządzenie szpiegowskie, które wykorzystywaliście do inwigilowania Czekaj, co w dupę? zastępczy. Czy potem pan mówił, że jest to hucpa polityczna, czy jak wcześniej mówiliście, że Pegasus to jest ha. Aha, czyli politycy w Sejmie, niczym jakiś troll z czatu w Sejmie, człowiek, na którego ludzie głosują, śmiał się z tego jawnie i mówił, że to jest stara konsola. Chłop. I dalej siedzi w Sejmie. Nie, no to jest chore. Ja pierdzielę, tu się nic nie zmieni, nie mają znaczenia żadne wybory, tu nic nie ma znaczenia. Chłop się śmieje w mordę ludziom, a oni na niego głosują potem. Ha, stara konsola do gier. Nie, to nie jest stara konsola do gier, to jest nielegalne urządzenie szpiegowskie, które wykorzystywaliście do inwigilowania polskiej opozycji. Ta Noryga. sprawa jest hańbą dla całego prawa i sprawiedliwości. Mieliście kilka lat na to, żeby tą sprawę zbadać, żeby znaleźć. Kilka lat? Jakiś widz pisał, że to rok temu się wydarzyło. To kilka lat. Aha, czyli dobra. Winnych, a następnie przykładnie ich ukarać. Nie zrobiliście tego, co oznacza, że tolerujecie, akceptujecie, godzicie się na takie metody sprawowania władzy. Co więcej, wygląda na to, że wy to nawet lubicie, bo jest zupełnie. Czyli PiS na papierze tak wrzeszczy, że jest przeciwnikiem komuny i jakichś różnych rzeczy inwigilacji. Na papierze, a w praktyce po prostu to robią i mają w dupie wszystko. Ja pierdzielę. Nie wiem, co się dzieje. Oczywiste, że wy również byliście inwigilowani przez to urządzenie. Przecież trzeba było jakoś utrzymać tą większość rządzącą. Trzeba było znaleźć haki na swoich własnych ludzi. Ja I wy się na to pierdzielę, to godziliście, serio. żeby wasze służby was inwigilowały. Ludzie, politycy, którzy za to odpowiadali, nie powinni siedzieć tutaj z nami w Sejmie, tylko powinni siedzieć w więzieniu. I to przez długie lata. Bo ci mentalni ubecy, te moralne zera, inwigilowały swoje ofiary w sposób zupełnie nieuzasadniony. Czytaliście wiadomości, oglądaliście zdjęcia, przeglądaliście, słuchaliście czyichś rozmów, mogliście włączać komuś kamerę albo mikrofon w najintymniejszym momencie. Następnie te dane leciały prosto do TVP i frunęły prosto na zagraniczne serwery kontrolowane przez obce wywiady. Nie ma możliwości, żeby coś takiego się jeszcze raz zdarzyło. Trzeba bardzo przykładnie ukarać tych ludzi i skarać za ich na wieloletnie więzienie. Jeżeli Ale to to jest się nie wydarzy, jeżeli ktoś za popieprzone to, w co tu się dupę w tym stało, na kraju. długie lata nie pójdzie siedzieć, to znaczy, że jako państwo nieprędko pozbędziemy się swojego Może tekturowego, komunista. kartonowego, bananowego charakteru. Dlatego oczywiście jako Konfederacja popieramy wniosek o komisję śledczą. Bardzo dziękuję. Rozumiem, Ventus. Nie, to znaczy, że ty jesteś dobry i ja. Ale to jest w dupę chore. Nie, mi nie odpalił kamerki. Ale może. Ale popieprzone rzeczy się dzieją, ty. Nie, no to jest przerażające w sumie. Dobra. Obejrzmy na otrząśnięcie się w takim razie to. Tu może będzie troszeczkę łagodniej i śmieszniej. Brown przesadził. Dla jakby załagodzenia całej sytuacji, uspokojenia się troszeczkę. Wiesz, o co chodzi? Obejrzmy to. Tak, dzisiaj przegląd Konfederacji jest na Owszem, streamie. Oglądamy. okulary niczego nie leczą, bo wzroku mi nie przywracają. Dzięki Morningstar za 2 lata. Tato, znalazłem babcię, tyle razy ci mówiłem, żebyś się kopał.
Czekaj. Ale widzi pani, używam, ale nie podniosłem ich z tej oprawek, moich okularów, z tej sterty, która leży w Oświęcimiu. Tego nie zrobiłem. Dziękuję bardzo pani. Tak poważnej dyskusji, proszę nie używać, proszę wysłuchać, co mam panu do powiedzenia. W tak poważnej dyskusji nie wolno używać takich porównań. To po pierwsze. Po drugie chcę panu powiedzieć, że obserwacje procedur... Czekaj, ale to nie... Aha, bo to trailer. Dobra, teraz. To był trailer. Powiedzmy, zapał, animusz polityczny. Ten dzień... Kurde, cicho mówi strasznie. Podgłośnij go. Kolejny, kiedy ta sprawa... Nie, no nadal cicho. Co on taki cichy w dupę? Wcześniej tak głośno. Przepraszam, już go daję głośniej. Staję tutaj, podniesiona przez was na sztandar, tak opacznie przez was pojmowanej wolności, sprawiedliwości. To jest dzień grozy. Powiem, dzień grozy, co ty bo piszesz? Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie, szanowni państwo. I to zbiorowe kłanianie się na dobry, zły początek tej kadencji. Kłanianie się Molochowi, ni mniej, ni więcej. Tak jest i przez panią poseł również. To jest coś, co w ludziach, którzy nie zatracili byłby dobrym jeszcze, katechetą. Nie zatracili jeszcze... No. Może był kiedyś. Właściwego rozumienia tych spraw. Budzi grozy. Chcę przypomnieć, że była już taka ten chwila, pan. Taki moment w historii ludzkości, w historii Kościoła i nauki. Jak 50 tylko? Serio? Które propaganda lewacka, postępacka na siłę ustawia publicystycznie na kursie kolizyjnym. Otóż na przełomie lat 80., 90. poprzedniego stulecia na tapecie było wtedy, o, daleko jeszcze nie in czy vitro, to jakiś audiobook? Ale sprawa komórek macierzystych i dobroczynnych efektów. Ja wiem, co to są komórki macierzyste. Odpowiem ci szybko. Tak, Pudzian zawsze po walce w swojej mówił tak. No jadę teraz tam do jakiejś kliniki komórkami macierzystymi, leczymy mi jakieś tam rzeczy, stawy czy łokcie, co on tam leczył i zaraz wracam do treningów. Wiesz, o co chodzi? 6 rano, pobudka, zaprawa, musi być. Nie chcę, ale muszę biegać, muszę, wiesz, o co chodzi. I 2 browarki, bo jest weekend. No i duża czekolada i 2 kartony mleka. Wystania z nich w rozmaitych terapiach. I samo pamiętacie się nic nie zrobi. Państwo z moich roczników, tak, komórek, pamiętacie, no. że reklamowano wtedy zalety tych terapii, niewątpliwe dla chorych na choroby nieuleczalne, przewlekłe i tylko jeden mały figielek, te komórki macierzyste były wówczas pozyskiwane jako produkt uboczny przemysłu aborcyjnego. I wówczas cały świat postępacki, pamiętam, że już i gazeta z ulicy Czerskiej była zaangażowana w tę kampanię wmawiania publiczności, że oto Kościół katolicki, bo stolica apostolska zajmowała w tej sprawie jedynie pryncypialne stanowisko, że stoi na przeszkodzie, na tej drodze do szczęścia ludzkości, do leczenia chorych na białaczkę, na Alzheimera. I to, co dziś tu słyszeliśmy, prawda, to imputowanie ludziom, którzy nie abstrahują od faktów. Ja przyjmuję wyzwanie, pani poseł, na każdy pojedynek merytoryczny w tej kwestii, ponieważ miałem w życiu okazję, powtarzam, pochylać się wraz z pani kolegami nad tym szkiełkiem, ponieważ brałem udział jako obserwator, filmowiec, dokumentalista w tej procedurze i doktoryzowałem się z tego tematu na własny użytek, więc przyjmuję każde wyzwanie na pojedynek, na fakty w tej sprawie. Ale otóż wracam. O czym tu jest w ogóle mowa, bo nie ogarniam. Gada o tych komórkach macierzystych, ale o czym jest temat ogólnie? Bo się strasznie rozwodzi na poboczne tematy. O in vitro, no właśnie.
Kurde. Czekamy na... aż wejdzie w ten temat. Wracam do wątku. Wtedy był cały... Całki mordę i słuchaj. No ale jak... Dobra. Cały świat postępu i Jan Paweł II. I Jan Paweł II, który grzecznie, jak to on, elegancko, oględnie stwierdzał niegodziwość tego procederu pozyskiwania komórek macierzystych z małych ludzi mordowanych przez Przemysła Burcy. I wtedy było to, była to tak jasna konfrontacja między Stolicą Apostolską a waszym światem. I co się stało? Minęło parę lat zaledwie i okazało się, że... Ty, czyli Pudzian jest taki silny, bo jest leczony komórkami macierzystymi z małych ludzi, jak to on powiedział. Czyli tak naprawdę Pudzian to jest tak 100 tysięcy osób w jednym ciele, dlatego jest taki silny? Aha, dobra. Pozyskiwać komórki macierzyste można również na inne sposoby. Że komórki macierzyste można pozyskiwać, niekoniecznie mordując ma... Jestem Żydem. Dziękuję bardzo. Wiecie, chcę kurwa wzbogacić. Klaszor benedyktynów dał na golibordę 6 Klaszor? Złotych. Siema dziadek. Klaszor. Za niedługo będę z ziomkiem u ciebie w Łodzi. Wyjdziesz z nami na jakieś piwo albo blanta? Nie no. Chętnie się spotkam, ale na plecaczkach, wirtualnie. Dziękuję bardzo. Małych ludzi. Ale wcześniej, proszę o zanotowanie tego w protokole, że w tym amoku zaiste, demonicznym, no, pan poseł wołał do mnie, czy biskup mi to mówił. Nie, nie biskup. Czytałem w Gazecie Wyborczej, proszę pana. Czytałem w Gazecie Wyborczej, wtedy... że Kościół, ciemnota, klechy, zacofanie, katolicy przeszkadzają, a przecież tylko dzięki aborcji można te komórki pozyskiwać. Otóż okazało się, że nie tylko, chwała Bogu, komórki macierzyste są w obiegu, jest długa lista chorób, w których leczeniu bądź łagodzeniu można je wykorzystywać. Ale to był właśnie taki moment, tak, kiedy, Łukasz, kiedy no. całe postępactwo świata rzucało... Dzięki, waka. Waka. Czekaj, na 6 miesięcy do przodu suba? Widzowie, jak jeszcze 500 osób tak kupi, to serio daily streamy przez pół roku. Nie kłamę, nie będzie poślizgu na pół roku. Zróbcie tak, polecam. Dziękuję bardzo, Waka, za 6 miesięcy wiary. ...się na Jana Pawła II, rozszarpywało go medialnie na strzępy. Ponieważ opierali się, że nie go... Łaka, łaka, katrzy. Okej, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Dobra, obejrzmy do końca, nie przerywam już. ...było się na Jana Pawła II, rozszarpywało go medialnie na strzępy, ponieważ opierali się, że niegodziwe procedury i terapie Zrobię są to. Ludzkości niezbędnie, nieodzownie, koniecznie potrzebne. Otóż nie są. In vitro, wracając z tej historycznej wycieczki do współczesności, in vitro niczego nie leczy. To, że się pan poseł minister uparł, a pani za nim powtarza, ha, noszę okulary. Tak, stygmatyzacja, wykluczenie, pani marszałek, skarżę się na mobbing. Napadają tutaj na okularników, ale jeśli już chcemy przyjąć tę figurę, którą wyście wprowadzili do tej debaty, to ja powiem na końcu go tak, że owszem, okulary niczego nie leczą, bo wzroku mi nie przywracają. Ale widzi pani, używam, ale nie podniosłem ich z tej oprawek, moich okularów, z tej sterty, która leży w Oświęcimiu. Tego nie zrobiłem. Dziękuję bardzo, pani. A co tu w dupę chodzi? Nie wiem, co. Szczerze nie wiem, przez 7 minut nie wiem, co, o czym to jest. Chodziło o to, że jest in vitro wbrew katolikom, tak? Aha, chyba o to chodzi, nie wiem. Panie pośle, kolejny raz zwracam uwagę na uważanie na słowa. Bardzo państwa proszę.
Panie pośle, ale nie piszcie każdej. Zwracam panu uwagę, że w tak poważnej dyskusji, proszę nie używać, proszę wysłuchać, co mam panu do powiedzenia. W tak poważnej dyskusji nie wolno używać takich porównań. Codziennie nie robi Kalafur przerwę. Po drugie chcę panu powiedzieć, jak słucha uczeń, że obserwacje procedur medycznych nie czynią z pana ani lekarza, ani zootechnika. I bardzo... A tym, że nie można dzieci... No. Okej, okay, no ale o in vitro miało być. Bo widz gadał, że jest in vitro. To było o aborcji ogólnie, tak? Nie o in vitro. Czyli to jest zupełnie inny temat. Widz mnie okłamał. Kłamczuchu pieprzony. Znajdę cię po chatlogach, Zara. Proszę, kolejny raz, z pełnym szacunkiem dla pana inteligencji, żeby nie wykorzystywał pan tego no sposobu porównań do poniżania i do tego, żeby też strona społeczna, która nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Dziękuję bardzo. Egida dał na Golibordę 6 zł. Stoję pod drzwiami i zesrałam się na wycieraczkę. Sorry. Nie ma sprawy. Rodziców, jak i dzieci, czuła się bardzo niekomfortowo. Butę dostał? Sprostowanie, pani marszałek. Butę poleciało? Dobra, niech ktoś napisze, co miało to porównanie tych okularów do tego tematu, o którym on mówił. Niech ktoś napisze więcej, bo w dupę ja nie ogarnąłem, o co tu chodzi. Że czyjąś krzywdą się leczy. Aha. Nie, tu chyba o aborcję chodziło w tym temacie, nie o in vitro. No, że ludzie się leczyli z płodów, robiąc komórki macierzyste. I kosztem życia, bo... Są dwa podejścia, tak? Albo że zabijasz człowieka, albo że usunąłeś płód, tak? I to nie człowiek. No dobra, to wybierz sobie, które chcesz podejście, to jak się nową grę zaczyna, masz opcję. I według niego on ma tą opcję, że się kogoś jednak usuwa ze świata. Chodzi o to, że nie leczy swojej wady wzroku kosztem czyjegoś życia. No tak, tylko... To, czy to ma sens, to porównanie? Bo jakby... no właśnie problem w tym temacie jest taki, że nie każdy płód uznaje jako człowieka. Więc nie można tak gadać o tym temacie chyba. Prawda czy nie? Tak było nawiązanie z poprzednich obrad. Tam też powiedział o świeciu w kontekście in vitro, że jest to selekcja? Ja... Czekaj, co? Ja pierdzielę, jak to? To? Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Braum dał na Golibordę 6 Dziękuję złotych. Bardzo. Czemu Alberto pan? Wygląda jak Lego PC 2550C01? A i zjadłem te gówno z wycieraczki. Nie mów tak. Czemu Alberto tak wygląda? Czy co? Ale co ty powiedziałeś? Nieważne. Dobra. Ale on tu o aborcji mówił, nie o in vitro. Bo mówił o tych komórkach macierzystych. Że z komórek macierzystych, że te komórki kiedyś się robiło z płodów, tak? Po aborcji, z tych rzeczy, co zostają. No i się z tego robiło komórki macierzyste, które pomagały w leczeniu różnych chorób. No to, że miał się gadać o czym innym, to nie ma znaczenia. W tym kraju lepiej, który już ileś lat... No Łukaszu, to jest trudny temat.
Nie będziemy o tym teraz gadać. Offstream przesłuchaj, uważaj i pomyśl. Co ty pieprzysz? In vitro ma sporo wspólnego z aborcją dla katolika? Co w dupę, czemu? Jak to w dupę? Tu jest więcej o tym temacie? Dobra, obejrzmy. Rozwinięcie tego tematu. Tylko skipnę. A, tu bez intra jest. Wcześniej już intra teraz dopiero dają. Szczęść Boże. Witam. Wszystkim Polakom. Małym i dużym. Tym, którzy mogą zabierać. In vitro to przetrzymywanie zapłodnień zarodków, z których później większość jest utylizowana. Według katolików ludzkie życie zaczyna się od zapłodnienia. Dobra, w dupie, obejrzmy to. Głos w swojej obronie i tym, którzy tego głosu zabrać nie mogą. Kto z Państwa wie z pierwszej... Ale co ma to do in vitro, skoro tam jest to wszystko robione w laboratorium, a nie jak natura chce? To przecież to nie ma nic do tego. To nie powinno być to samo, uznawane za zupełnie coś innego. Ale efekt ostateczny to jest człowiek nowy, więc w sumie może jednak... ...pierwszej ręki. O czym tutaj debatuję? Ja owszem. Jako reżyser, dokumentalista... Tu nie chodzi o naturę, tylko o moment poczęcia. ...kilkanaście lat temu, w cudzysłowie, doktoryzowałem się z tego tematu. Aha, tu ta samo mówi, no. Co tam, no? Miałem okazję, realizując zdjęcia do filmu, który Państwu usilnie, nieskromnie polecam. Eugenika w imię postępu. Miałem okazję spotkać ojca polskiego in vitro, pana profesora Szamatowicza w zagłębiu in vitro białostockim. No jestem ciekawy, co on powie, bo ja jako taki, wiesz, typowy zjadacz chleba, szary człowiek, nie widzę minusów w tym in vitro, ale chętnie dowiem się też minusów, żeby potem mieć jakby cały obraz sprawy. Rozumiesz, o co chodzi? I widziałem. I widziałem tę selekcję dokonywaną na moich oczach. Nie na rampie oświęcimskiej. To było małe szkiełko laboratoryjne. Dokonywał tej selekcji. No i teraz rozumiem to porównanie z Oświęcimiem. I widzisz, i musiałem to obejrzeć, a ty mi to głupio tłumaczyłeś. Czyli według niego selekcja w laboratorium tych zapłodnionych komórek jajowych to jest to samo, co selekcja w Auschwitz. Według niego to jest jedno i to samo, tak? Ja pierdzielę, przecież to jest duże porównanie, w dupę. To ja nie wiem, czy się z tym zgadzam, wiesz, chyba nie. Myślałem, że o coś innego trochę chodzi wcześniej. Myślałem, że chodzi, a no dobra, ja pierdzielę, to jednak to jest grube porównanie. Zootechnik. Może nie wszyscy Państwo wiecie, że z uwagi na koszta... Stąpasz po cienkim lodzie. Posłuchaj, dzieciaku, no ja tylko analizuję, co mówi ten pan. Zapauzuj jeszcze raz i przytulisz soczystego liścia. Słuchaj, chcesz to obejrzeć sam? Nie ma problemu. Odpal sobie, ale wtedy przyjdzie pewnie pijany ojciec i będzie ci przyrywał bełkotaniem. Więc albo możesz słuchać mojego bełkotania, albo łzawych historii twojego ojca po pijaku. Wybierz sobie mądrze. Trudnia się w realizacji tej procedury osoby niekoniecznie legitymujące się jakimkolwiek dyplomem medyka od ludzi. Muszę znowu spauzować. Według katolików dziecko poczęte metodą in vitro nie, a nie naturalnie nie posiada duszy? Czyli w takim razie źle porównał do Oświęcimia. Bo w takim razie to nie ma sensu. Chyba że według niego Rzymianie też nie. Nie, dobra. Za daleko idziemy. Nieważne. Wziąłem te baniaki z
ściekłym azotem, w którym trzyma się to, co zostanie jako efekt, produkt uboczny tej selekcji. No i one tam stoją, te baniaki, może nawet do dziś stoją, te, które wtedy oglądałem. Ale nieprzekonanych nie przekona. Więc opowiem Państwu coś ciekawego. Wtedy w trakcie tych zdjęć dokumentalnych, tak, coś ciekawego nawet i dla panów doktorów z piekła rodem, którzy tutaj się wypowiadali na tematy im, jak sądzę, jednak bliżej nieznane. Otóż pewien przedstawiciel personelu medycznego, który przepracował lata pod profesorem Szamatowiczem i brał udział w tym procederze, a następnie, tak, nie bójmy się użyć tego słowa, nawróciwszy się i przejrzawszy na oczy, podjął ów przedstawiciel niższego personelu medycznego pracę w programie na protechnologii. Jeśli pani poseł ma jakieś złe doświadczenia z tym programem, to może mógłbym pomóc i skontaktować z właściwymi ludźmi. Otóż ten pielęgniarz zwrócił mi uwagę na pewien fakt empiryczny. W takim mieście jak Białystok, powtarzam, Zagłębie in vitro w PRL-u i post-PRL-u, no bo badania, które prowadziły do tego, trwały lata, jest z konieczności ograniczona liczba dawców. Dawców czego? Gamet męskich i żeńskich, jak się to elegancko nazywa, a mniej elegancko, no to właśnie nie będziemy wchodzili w szczegóły. Otóż ograniczona liczba dawców sprawia... Chodzi o to, że jest kazirodztwo in vitro według niego? Bo ja już się gubię. Tak, wiesz, on się stara mówić ładnie, bo jest Sejm, a ja mogę mówić gówno, dupa i tak dalej. To ma sens w ogóle, co on mówi? Słuchaj do końca. Że z każdym zabiegiem, który, uwaga, nie jest zabiegiem leczniczym, wyprowadzam z błędu, bo to szereg razy padło tutaj z trybuny, szereg rosnący tych zabiegów sprawia, że rośnie matematyczne prawdopodobieństwo, że tu, na tym świecie, nie na tamtym, spotkają się dzieci tego samego tatusia najczęściej, spotkają się, nie wiedząc o tym, że są dziećmi tego samego dawcy. Aha, już dobra, rozumiem. Czyli według jego in vitro to nie jest samo w sobie kazirodztwo, ale może doprowadzić do tego, że takie związki będą nieświadomie. A kazirodztwo, jak wiadomo, nie jest dobre. Jest za duża szansa na niezłego buga. I się urodzi ktoś, no niestety, z chorobami różnymi. No ciekawe. Ciekawe, jeżeli to jest tak, jak on mówi. To jest tak zwany chłopski rozum dla mnie trochę, co on mówi. I trzeba by to bardziej sprawdzić jakoś, jaki to ma sens poza jego słowami w rzeczywistości. I być może zwrócił mi na to uwagę ów pielęgniarz. Być może zechcą jakimś, jak to się mówi po świecku, zbiegiem okoliczności dać początek nowemu życiu. Tylko nie będą wiedzieli o tym, że mają tego samego tatusia, bo z mamusią to jednak łatwiej ustalić. I to było już kilkanaście lat temu, kiedy wysłuchałem tej prognozy. To niestety nie weszło do filmu, gdyż było off the record. Mijały lata, sprawa weszła do agendy parlamentarnej, miejskiej. Stała się sztandarem rewolucji, która w poszukiwaniu zaginionego lumpen proletariatu rozgląda się za nowymi grupami ludności, które mogłaby wciągnąć do swoich szeregów. Wzięliście to na sztandar. Wy ludzie wielopokoleniowo już niestety reprezentujący mentalność eugeniczną, mentalność aborcyjną. I otóż z upływem lat zacząłem czytać doniesienia, z których kilka Państwu przeczytam, bo niektóre są świeże. Okej. W dalekich krajach
z drugiej strony globusa lekarz ojcem 49 dzieci. Przy zabiegach in vitro używał własnego nasienia. Skandal. Tak? W Kanadzie. Uspokajam, to tylko Ludowa Republika Kanady. To daleko, to na pewno nie u nas. Na pewno nie u nas. Ginekolog zapładniał pacjentki własnym nasieniem. Nie wiadomo, ile ma dzieci. Ja pierdzielę, co tu się... Ale to też pytanie, czy ma sens dawać skrajne patologie w takich dyskusjach, bo skrajne patologie są w praktycznie każdym temacie i jak chcesz dopieprzyć do jakiegoś tematu, żeby go źle pokazać, to możesz zawsze tak zrobić. Chyba w każdym temacie może się to znaleźć. I nie wiem, czy to ma sens. Bo z drugiej strony, bo on jest takim, jest zatwardziałym katolikiem i jakbyś też udał skrajną patologię, czyli wiadomo jaki problem w kościele, to by ci na to powiedział, ale przecież wszędzie tak jest, nie tylko w kościele, więc po co on daje skrajne przykłady, ale no po co to robisz? No nie można tak. To są jacyś zbrodniarze, których trzeba usunąć, o kim on mówi, co robią takie rzeczy nieświadomym ludziom i tyle. I świeża rzecz z tego roku. Wiecie państwo, marzec 2024. Pan Jonathan Jakob Meyer, holenderski muzyk, jest biologicznym ojcem 550 dzieci. Wiedza z demotywatory, ale może to prawda. Które wytropiły tatusia. Najpierw jakieś dwie dziewczynki zorientowały się, że mają oczy nie po mamie, nie po tacie. Wynikło z tego śledztwo policyjne i uwaga, co? Publicznie domagają się jacyś ludzie zniszczenia zmagazynowanych plemników tego dobroczyńcy ludzkości. Oczywiście to nie u nas, prawda? U nas w Polsce procedury na pewno przestrzegane. Szanowni państwo, zapraszacie naszych rodaków, żerując na ich dramatach życiowych, zapraszacie do przedsionka piekieł już na tej ziemi. I ja nie będę rozszerzał tej argumentacji. Powiem tylko, że właściwie moglibyśmy powiedzieć: dajcie nam, katolikom, normalnym, uczciwym ludziom spokój i nie każcie nam płacić na to, co tam sobie robicie. Ale sprawa, jak widzicie, ma konsekwencje potencjalnie społeczne. Konsekwencje, z których problemy z ustalaniem linii dziedziczenia majątności będą najmniejszym problemem. Najmniejszym problemem, szanowni państwo. Są procedury godziwe i niegodziwe. I to, że bardzo wielu ludzi pragnie potomstwa. Chwała Bogu, normalny człowiek pragnie potomstwa i cieszy się, kiedy Pan Bóg błogosławi. Ale to, że są niegodziwe sposoby czynienia zadość tej tęsknocie, to wiemy z historii. Niemiecki program Lebensborn dał dzieci wielu poczciwym ludziom, wielu dobrym Niemcom. Wcale nie wszyscy byli członkami NSDAP, a jednak porywanie i handel dziećmi nie jest przez nas sankcjonowany i nie jest uznawany za dobre rozwiązanie tego problemu. A więc skoro jest problem, diagnozujmy go, ale nie szukajmy rozwiązań z piekła rodem. Składam wniosek o odrzucenie tego projektu w pierwszym czytaniu. No nie wiem, widzowie, no poglądy każdy ma, jakie chce i tyle. Co zrobisz, no? No i tak, dzisiejszy przegląd był Konfederacji w Sejmie. No Mencen mądrze według mnie, Braun, no... Jak uważasz, widzu, sam oceń? Jak nie, już chyba starczy. Kilka lat. Kolejna awantura, już wystarczy.
Nie pisz tak. Nie lubię, kiedy ktoś miesza swoją wiarę z polityką. No niestety. Tak już tu jest. Jakby każdy myślał tak samo, to nie byłoby dyskusji. No tak, no dobrze, że dyskutujemy, więc dlatego niech każdy uzna, co sądzi w tym temacie, bo tam u Mencena to sprawa, co mówił, taka jednoznaczna. No oczywiste, że to ciężka patologia się dzieje, że nikt jeszcze za to nie odpowiedział. A tutaj, no to sprawa bardziej podobna. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria!